Konie... Zgadza się. Tak, ale ponieważ wszystko. Marian Oczkowski u mnie jedną lekcję tańca pobierał, a teraz stwierdzi, że chce coś fajnego powiedzieć, mam nadzieję. Ja chciałem złożyć życzenia szanownej jubilance, ponieważ nigdy nie pamiętałem kroków i tekstów, więc pozwolę sobie przeczytać taką skargę. Ja się zgadzam. Tak? Tak. Z okazji 35-lecia pracy zawodowej, naszych wspaniałych sukcesów oraz kolejnych rocznic w dobrym zdrowiu i kondycji, jak na załączonym obrazku, zaraz go przedstawię, moje nauczycielce tańca, Grażynie Potockiej, życzy Marian, jak było powiedziane, znaczy się ja. Proszę Państwa, ponieważ wszyscy wiemy, że Pani Grażyna szpagat robi bez problemu. Muszę się rozgrzać! To po razu to nie! To jest małe, co prawda, zdjęcie niczego nie było. To jest osoba, która ma 100 lat. Załóżmy, że to jest Pani Grażyna za dawno, dawno temu naszu. I tak jak mówiłem, życie takiej kondycji, żeby tak mówiła, mając 100 lat, taki szpagat, jak tutaj jest załączony na ten obraz. Maria, no co ja mogę powiedzieć? No oczywiście, no nie inaczej po prostu. Słuchajcie, strasznie dużo niespodzianek mnie spotkało tutaj i Marian kolejny mi zrobiłeś po prostu, no, nie wiem co mam powiedzieć po prostu. Dziękuję Ci pięknie. Słuchajcie, lecimy dalej. Kogo tam mamy jeszcze? Kto jest gotowy? Przebrany? Wy jesteście, ale jeszcze wybrajcie, może? Zobaczycie. Kasper, Nadia, tańczymy co? Bardzo angielski i tango. Proszę bardzo. Wals angielski i tango. Tak, żebyś nasze dzieci mogły pójść sobie do domu. A później oczywiście zapraszam na część zabawową, którą zaczyna Malwina Galińska. A wy panowie oczywiście, jeśli zechcecie jeszcze dla mnie zagrać. Jeszcze raz? Naprawdę? Ja też. Będzie się działo, słuchajcie. Kasper i Nadia, bardzo angielski. Jestem naprawdę bardzo wzruszona. I tango. Dziękuję.
was uściskam na koniec. Chcieliście do niej przyjść, a teraz słuchajcie, nowe osoby mi to napływają, więc są jeszcze tancerki ze byłego Napoleona, Renia Kozłowska, nie wiem jak się teraz nazywasz, chodź do mnie, chodź. I Ola Zyś, proszę, pamiętam. Widzicie jak ja pamiętam nazwiska? Renia Kozłowska i Ola Zyś. A teraz się nazywasz? Gerc. O, Mikołaj. Proszę bardzo. Także one też na tej sali, pamiętacie je?